Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło gościć dzisiaj panią Krystynę Mazurównę, która zgodziła się być specjalnym gościem w ramach projektu Krakowski Archipelag Kultury. Nie trzeba właściwie pani Krystyno przedstawiać, jest pani tak znaną osobą. Nazywam się Krysia, byłam tancerką przez 60 lat, a teraz się postarzałam, ale dalej tańczę, jak jest okazja. O tym jeszcze na pewno porozmawiamy. Jest pani tancerką, choreografką, a przede wszystkim chyba osobowością. I mam nadzieję, że z tej osobowości dzisiaj trochę zaczerpniemy. Też mam nadzieję, że się pokochamy. Same miłe baby, ale same smarkate. Nie ma pani kogoś w poważniejszym wieku. Może zaspali. Obejrzałam wiele wywiadów z panią. Ojej. I wszystkie zaczynają się od początku i postanowiłam to przełamać. I zapytać, zaczynamy od końca. Od końca nie, od bo teraz. Bo jeszcze nie mam końca właściwie. Dokładnie. Tak. Chciałabym zacząć od teraz. Miała pani wspaniałą karierę, podróżowała pani po świecie. Czy czuje się pani spełnioną osobą? Jeszcze nie do końca, bo niedawno właśnie opowiadałam pani dyrektor, dostałam w Warszawie nagrodę z brązu, taką wielką postać, za całokształt mojej działalności. To była niespodzianka, nie wiedziałam o tym, zaproszono mnie, dają mi to pan Wiesław Hochman na scenie, mój kolega z dawnych lat, bo razem kiedyś w Teatrze Wielkim pracowaliśmy. I on mówi, pani Krystyna Mazurówna, nagroda za całokształt działalności. Ja wlazłam na tą scenę i mówię, jaki całokształt? Ja nie zakończyłam działalności, jestem w trakcie, jestem młoda, zdolna, mam nowe pomysły. I on tak, aha, no tak. No to jak nie można za całokształt, to za kształt. Ja mówię za kształt i proszę bardzo. No więc właśnie to jest tak z tym podsumowaniem. Nie koniec, dalszy ciąg nastąpi. A jak pani patrzy wstecz, to które wydarzenia albo które spektakle uznałaby pani za swój największy sukces? Mój największy sukces to moja trójka dzieci, bo są zdolniejsze, inteligentniejsze i nawet młodsze ode mnie. No naprawdę. Więc uważam, że to największe. Jakoś przypadki mi się wysmyknęły, ale uważam, że to mój największy sukces. To wróćmy do początku. Wczoraj podczas Nocy Tańca opowiadała pani tą przesławną historię o tym, jak była pani pierwszy raz na balecie, będąc małą dziewczynką i zapragnęła pani tańczyć. Tak. Jak pani doprowadziła do tego, że udało się zacząć tańczyć i czy rodzice wspierali panią od początku, czy też byli przeciwni? Rodzice na mnie patrzyli jak na przybysza z Marsa, chyba mieli trochę racji. I myślę, że to taka fantazja małej dziewczynki. Mam 3 lata, będę tancerką. No wszystkie małe, głupie dziewczynki chcą być tancerkami, a przynajmniej większość. Tak jak wszyscy mali chłopcy mówią, będę strażakiem, a później jest, nie wiem, ministrem, albo na budowie pracuje, albo robi coś zupełnie innego. No więc ja tą tancerką, tylko że ja byłam uparta, jak już powiedziałam, że będę tancerką, to już chciałam tego doprowadzić. Czekałam kilka lat, żeby rodzice się przekonali, on ciągle mówi, że jestem za chuda, za zielona, to się nadrobiłam teraz, jeśli chodzi o tą chudość. Ale mówili, że nie. No to któregoś dnia położyłam się na łóżku, powiedziałam, jak nie mogę być tancerką, to wolę umrzeć, bo myślałam, że tak się umiera z rękami, tak. I tak leżałam 2 dni, śniadanie, obiad, no to kolacja, Następnego dnia ojciec się poważnie zaniepokoił stanem mego uporu i myślał, że ja tak naprawdę może umrę któregoś dnia, jak będę leżała. I w końcu przyszedłem, to Krysiu, to dobrze, już cię zapiszę do tej szkoły baletowej, masz zjedz kanapkę, to cię zapiszę. A ja słabym głosem, bo już wygłodzona. Mówię, najpierw mnie zapisz, to potem zje. I pojechaliśmy z tą kanapką, taksówką do szkoły baletowej, zapisał mnie, zjadłam kanapkę i tak się zaczęło. A jakie cechy, i czy to były takie cechy pani naturalne, czy też wypracowane, pomogły pani skończyć tą szkołę baletową i potem rozpocząć już karierę na scenie? Czy to tylko determinacja, czy coś jeszcze? A determinacja to nie jest tylko, to jest aż. Ja zawsze wiedziałam, że właściwie można liczyć tylko na siebie i to jest taka jedna z zasadniczych praw. Ja nawet myślę, że każdy z nas jest całkowicie odpowiedzialny za swój los. Często mam spotkania we Francji tam z różnymi ludźmi, którzy narzekają. Ale na szczęście we Francji jest ich mniej.
A w Polsce jest to wada narodowa numer jeden. Wśród mężczyzn alkoholizm. Teraz się trochę poprawiło, bo już pijemy wina lekkie i tak dalej. I narzekanie. Błagam was, nigdy nie narzekajcie. Na co można narzekać? O, jaka pogoda, znowu wiatr. No całe szczęście, że jest ten wiatr, przepychają się te chmury, pójdą sobie coś nowego. Albo znowu pada, no ale roślinki się cieszą, piją, nareszcie będzie coś nowego rosło. A mój mąż jest okropny. No kto wybierał tego męża? No, jak jest naprawdę okropny, nie do zmiany, to go wyrzuć, bierz następnego. Ja brałam kilku, wszyscy okropni, no to trudno. Teraz żyję życiem starego kawalera i przynajmniej wiem, że jestem odpowiedzialna za to, ten mój wybór. I tak dalej. Moje dzieci są okropne, źle wychowane. No, kto je wychowywał? Ty może źle wychowałaś, może jakieś fałszywe kroki, albo matka nadopiekuńcza, albo matka, która je puściła luzem i tak dalej. Więc tak samo, jeśli chodzi o, nie wiem, postawę życiową, a mój w pracy, mój szef straszny, to zmień szefa, zmień pracę. Zawsze trzeba szukać w sobie odpowiedzi na wszystkie problemy. Myślę sobie, że poza odpowiedzią to trzeba sobie szukać odwagi i pani tej odwagi miała. Bardzo słuszna uwaga, i ja myślę, że w ogóle ta odwaga, która jest przeciwieństwem stanu boję się, jest zasadnicza. Musimy się przestać bać. To już wszyscy ludzie mądrzy, poczynając od naszego papieża, który przyjechał i powiedział: nie bójcie się. To jest jakaś zasadnicza. Nie bać się wyjechać w podróż, nie bać się spać cały dzień jak trzeba. Nie bać się żadnego kroku w życiu. Nie bać się wspinać się na górę. I pani faktycznie się nie bała, była pani Ja na. przełamywałam ten strach wrodzony i dałam radę, tak. Najpierw uparcie ćwiczyłam w tej szkole baletowej 9 lat. Codziennie zajęcia się zaczynają do 10 dni, a zresztą od zawsze od tego, że się staje przy drążku i się robi bardzo trudne, codziennie te same ćwiczenia. Tam się tę nóżkę wyciąga, wyciąga, wyciąga 16 razy do przodu. Ja nie rozumiałam, po co wyciągałam, wyciągam później w boka, do tyłu, najtrudniej, spróbujcie do tyłu. Mam wnuczkę, która ma 5 lat, która uwielbia tańczyć. Przygląda się w lustrze, tańczy. Nie wiem, po kim ona to ma. I ona, że ona chce tańczyć, ona chce tańczyć, ona chce tańczyć. I brat jeden chodzi na skrzypce, drugi się uczy perkusji, chodzą do szkoły aktorskiej, oprócz normalnych zajęć w szkole. No i rodzice się pytają: a co ty chcesz? Może pianino, może coś? Nie, ja chcę tańczyć. No to tam usiłowali ją zapisać do konserwatorium w Paryżu. Trudno, miejsca są ograniczone, to już było po terminie. Ale jakoś tam przez protekcję, przez dar przekonywania, babcia poszła interweniować. Zapisali. Zapłacili z góry za cały rok. Zajęcia 2 razy w tygodniu. Poszła na pierwsze zajęcia, coś kręciła nosem. Poszła na następny, wróciła, mówi: ja już na więcej nie pójdę. Ja mówię: jak to? Matka mówi, czyli moja córka: przecież zapłaciłam za cały rok. Ona mówi: ja nic nie płaciłam, nie trzeba było płacić. 5 lat. No, ja mówię: ale przecież chciałaś tańczyć. Ona mówi: ja dalej chcę tańczyć. Ale tam się tylko trzymamy drąga i robimy bardzo trudne i bardzo nudne ćwiczenia, codziennie te same. Mówi: tą nogę do przodu. Ja mówię: cóż to za mądre dziecko. Ja po 9 latach szkoły baletowej się dopiero zorientowałam, ona po 2 lekcjach. Więc tancerko nie będzie i bardzo dobrze, niech wybierze coś innego. No tak, u pani zaczęło się właściwie od tego stypendium zagranicznego, na które została pani zaproszona, wyłapana z tego Zostałam tłumu łabędzi. wyłapana też na zasadzie, że jak mówi mój syn, umiem sprzedawać swoje wady i te wady mogą być ważnymi cechami w życiu, które się przydają. Bo w tamtych czasach państwo francuskie rozdawało stypendia młodym artystom polskim, więc mieli tam dla pianisty, dla śpiewaczki, jedno dla tancerki nowoczesnej. Tylko że wtedy to były lata 60. Spytajcie się waszych mam. I więc wtedy to było tak, że nie było tańca nowoczesnego, był tylko taniec klasyczny, właśnie te ćwiczenia codziennie te same. No i później najlepsi szli do Teatru Wielkiego. No to ja właśnie, ponieważ uparcie te nożyska wyciągałam,
wcielono mnie do Teatru Wielkiego. I tam jest balet Jezioro Łabędzi, najbardziej znany, ciągle grany do dziś dnia. 32 łabędzie. Czyli panienki po tej szkole baletowej w takich tutu, czyli w takich krótkich paczkach. Wszystkie peruczki błękitne, wszystkie mają być identycznie takie same, jako te łabędzice. Więc tak biegamy po tej scenie, jak trzeba. Wzrok ma być lekko po diagonalu, głowa lekko pochylona w lewo. Wzrok tutaj wiadomo gdzie. Palec musi być między pierwszym a trzecim, ma być 2 centymetry. Jak jest 4, to jest źle, a jak jest 1, to jest jeszcze gorzej. No to było te 31 zupełnie identycznych łabędzi i ja, jak brzydkie koczątko. Po pierwsze zawsze byłam cycata, więc jak to łabędź z biustem? Nie, no nie ma czegoś takiego. No to mnie sznurowano, zmasakrowano, żebym jakoś weszła w tą paczkę taką płaską. No to już to się udało, ale później tak, te oczy, no niby miałam się patrzeć tu, ale czasem był przystojny elektryk z okulisami, to ja na niego. A czasem patrzyłam tam, czy dyrektor widzi, jak ja ładnie tańczę. A te palce to czasem się tak rozdziawiały. Mówi, jak palce, Krystyna? A ja, 2 centymetry, już. I tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, wyróżniałam się na niekorzyść z tego szeregu łabędzi. No i przyszła ta komisja z ambasady francuskiej. Mówię, czy tu jest jakaś tancerka nowoczesna? Mówię, my nawet nie wiemy, co to znaczy. Oni zobaczyli ten spektakl, patrzą, 31 jednakowych, nie można odróżnić, a jedna jakaś taka cyca tak krzywa. To oni mówią, dziewczynko, czy ty byś chciała pojechać do Francji? To ja mówię, tak, bo ja na wszystkie pytania odpowiadam, tak. I oni mówią, no to stypendium 3-tygodniowe, co bardzo małe. To stypendium, zresztą to był tak zwany płatny przydział debis, czyli musiałam zapłacić za te dolary, czy tam wtedy franki francuskie. No i pojechałam do tego Paryża. Mieszkałam w najtańszym hoteliku polskim i przywiozłam polskie puszki, które odgrzewałam pod gorącą wodą tam w tym hoteliku. I codziennie biegałam na lekcje. Się okazało, że istnieją szkoły tańca nowoczesnego, szkoły tańca współczesnego, szkoły tańca jazzowego, więc byłam oszołomiona. I to wszystko, czego mnie nauczono przez te lata w szkole baletowej, jeszcze potem 2 lata w operze, to było, żeby się trzymać tak, być nienaganną i wszystkie ruchy tylko tak, jak mnie nauczono. Pamiętam, gdzie ma być głowa, gdzie ma być ręka. A tam wszystko na odwrót. Wolno się zgarbić i byłam tak oszołomiona, że jak wróciłam po tych 3 tygodniach, to natychmiast złożyłam wymówienie w Teatrze Wielkim i postanowiłam tańczyć taniec jazzowy. Wszyscy mówią, Krystyna, przecież tu możesz siedzieć do emerytury. Ja myślę, jak mam siedzieć w tym Teatrze Wielkim do emerytury i ciągle tego łabędzia tańczyć, jestem niepoprawna, bo inaczej nie umiem. To ja wolę nie. Ale z czego ty będziesz żyła? To jest pytanie, którego sobie nie zadałam, bo dla mnie najważniejsze w życiu jest robić to, co się lubi i tylko to, co się lubi. A resztę jakoś to będzie. I jakoś to było. No tak, bo po pierwsze złapała pani oddech i chyba znalazła jakąś swoją drogę. Znalazłam moją pasję i robiłam to, co lubię. Zresztą myślę, że mam takie, jedna z moich zasad to jest, że należy absolutnie robić w życiu to, na co się ma ochotę. To brzmi bluźnierczo, na przykład ja mam zawsze ochotę jeść lody i ciastka, ale z drugiej strony mam ochotę, nie mam ochoty ważyć 100 kilo, więc to któraś ochota zawsze wygrywa. Chciałam zapytać o tą dalszą drogę. Odchodzi pani z Teatru Wielkiego i rozpoczyna właściwie taką drogę już bardziej choreograficzną, taneczną? Bo... Taneczną i choreograficzną, tak. Ja tam kiedyś przez pomyłkę chyba kiedyś zaangażowali do telewizji. Byłam tam wśród takich 8 panienek z tyłu, za, nie wiem, to chyba była Bodzio Łazuka śpiewo czy ktoś. I tak dalej. A później za tydzień będzie lata taka trochę za ta bardziej, to samo ją, bo mniejszy budżet był. No to już później sama, a później już na tego śpiewaka też nie było, to ja już sama w tej telewizji robiłam to, co lubię, znaczy tworzyłam, kreowałam i to mi się szalenie spodobało. No i nagrałam około 500 teledysków, w których 499 gdzieś tam
chyba już się zapleśniał w piwnicy w archiwum telewizji, a jeden ciągle chodzi, chodził, jeszcze czasem go można zobaczyć, taki co z moim partnerem Gerardem Wilkiem, stoimy z tyłu za Piotrem Szczepanikiem. No, nawet takie no, smarkate, nawet... przepraszam, jak pani to znają. No tak, a jak się ta przygoda skończyła? Bo to też ten rozwój poza Teatrem Wielkim trochę był powodem tego, że pani wyemigrowała do Paryża. To nie mój rozwój był, tylko to, że rząd polski ówczesny, nie wiem jaki jest teraz, więc nie będę się wypowiadać, nie bardzo lubił, żeby ktoś robił inaczej, żeby coś... To słynne powiedzenie o polskim piekle, że jak ktoś wychodzi, to za nogę go do tej smoły. I wzywał mnie wtedy prezes telewizji Sokorski. Mówił, dlaczego pani układy są przeintelektualizowane? Ja mówię, ale skąd? Przecież ślady intelektu. Patrzyłam na niego błękitnymi oczami. Ja tylko macham rączkami, podskakuję, mówię i się kręcę czasem. No i ona... Później mnie wezwano do Ministerstwa Kultury, czy pani popiera sztukę zachodnią? Ja mówię, ja nic nie popieram, ja robię to, co czuję. No ale dlaczego? No, był taki w prezydium Rady Ministrów, obchodzono 22 lipca i zaproszono taką śmietankę ówczesnych, jeszcze słowa celebryty nie istniało, ale artystów, więc najlepsza pianistka, najlepsza śpiewaczka. I ja miałam tańczyć właśnie z moim partnerem. No to myślę, to tak musi być uroczyście, więc pani Ksymena Zaniewska, to był nasz świetny scenograf w telewizji, ubrała mnie całą w czarny trykot, tylko zwykły czarny trykot, taki za długi, jak dzisiaj się nosi, i golf, który przechodził aż na twarz. I było widać czerwony kawałek włosów. To była peruka wtedy, teraz mam własne. I tańczyliśmy to. Następnego dnia, brawa oczywiście, i tu cały rząd, wtedy Gomułka był naszym pierwszym. Następnego dnia idziemy do Ministerstwa Kultury po wynagrodzenie za ten wyjątkowy koncert. I tam na liście pianistka proszę, tam śpiewaczka proszę, tancerka masurówna, nie ma pani na liście płac. Ja mówię, jak to przecież tańczyłam, to jeszcze taką... Jak trzeba, bo Szymanowskiego muzyka, spokojna, klasyczna, no i my tam w tych czarnych trykotach. Tak, ale pan Gomułka powiedział, że pani ma niewłaściwy kostium. Jak to miałam czarny trykot? Powiedział, że kostium jest przeerotyzowany. A to nie kostium, tylko nadzienie miałam. Mama z tatą mi zrobili takie nadzienie jak mam i widocznie był przeerotyzowany to nadzienie. Więc takie były... Takie były czasy i takie były zarzuty. Później zrobiłam, już tańczyłam, nie wystarczyło mnie to, że sama, tylko założyłam zespół tańca jazzowego. Wszystkich polskich wtedy kompozytorów jazzowych, znakomitych, którzy u mnie siedzieli w domu na kanapie. Pan Trzaskowski, ojciec zresztą obecnego prezydenta Warszawy, którego znałam jak miał roczek. Więc go teraz nie poznałam, byłam na premierze w Teatrze Roma i zrobili mi z nim zdjęcie, nie wiem kto to jest. On się zmienił od tej pory. A ja nie, nie dużo. I, no i w ten zespół świetny, najlepsi młodzi tancerzy, ci, których ja wybrałam, którzy właśnie mieli ciągoty w kierunku tańca nowoczesnego i chcieli coś inaczej, coś po swojemu. No i żeśmy założyli ten zespół, mieliśmy szalone powodzenie. Tańczyliśmy gdzie się dało, ja zawsze akceptuję wszystkie propozycje, mam to do dziś dnia. Więc to było i w niedzielę na Bielanach, i gdzieś tam, i w Pałacu Kultury w Wielkiej Sali, i gdzie tylko, i w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej też tańczyliśmy gdzie się dało. No i było coraz więcej propozycji. Tu film, tu występy, tu nagrania, tu telewizja w Katowicach, a tu w Łodzi, a tu w Warszawie. I byłoby cudnie, tylko ci moi tancerzy w związku z tym się za bardzo wzbogacili. Jeden sobie kupił samochód, a wtedy tylko synowie ministrów mieli samochody z przydziału. I on własnym samochodem. Drugi już się zaczęły mieszkania spółdzielcze. To on złożył na to mieszkanie spółdzielcze, już tam niezłą kasę. No i to się nie podobało. Więc to się zaczęło tak nie podobać, że mnie wzywano
I najpierw, no pani Krystyno, pani tak tańczy, niech pani wyjedzie do Ameryki, zapłacimy pani tam pobyt pierwszy rok. Ja mówiłam, nie, mnie się tu podoba, ja tu robię to, co lubię, robię choreografię, wybieram muzykę, kostiumy, robię próby u siebie w domu, ale nie chcę nigdzie wyjechać. A może do Londynu? Nie, dziękuję, nie, ja chcę tu. I nie chciałam nigdzie wyjechać, w przeciwieństwie do całej Polski, która wtedy marzyła, żeby się wyrwać za tą żelazną kurtynę. I w końcu było tak, że wezwano mnie tym razem do gmachu partii i tam przychodzę na dole, siedzi dzieć, mówi, wy do kogo? Ja się oglądam, mówię, ja jestem sama, proszę pana. No ale wy do kogo? Ja mówię, kto? Ja? To co pan do mnie nie mówi, proszę pani? Ja się patrzę, mówię, no to proszę pani, wy do kogo? No to ja mówię, że jestem wezwana, tu wezwanie mam się stawić, no to też się stawiłam. I taki pan urzędnik w mundurze mówi, no pani głową muru nie przebije. Pani nie chce wyjechać, to my panią wyjedziemy. Ja mówię, jak siłą, kajdanki, mnie wyjedzie. Nie, ale jak pani nie wyjedzie w ciągu tygodnia, to my wszystkich pani tancerzy obowiązkowo do służby wojskowej. No i służba wojskowa normalnie trwała wtedy 2 lata, a ich weźmiemy na 3 za karę. Ja mówię, za karę za co? Już my znajdziemy, oni coś przeskrobią na pewno. I rzeczywiście, parę dni potem oni dostają wezwanie do odbycia służby wojskowej. I ci moi wszyscy tancerze 8 rano się stawili, już ich tam zatrzymali. Gerard Wilk, mój znakomity partner, ten zresztą, co jest w tym Szczepaniku też, głowa ogolona, mundur, on płacze, wiesz, Kryśka, no w coś mnie wkopała, 3 lata wyjęte z życia. No to ja poszłam, powiedziałam, dobrze, to ja się zgadzam, wyjadę. I dostałam bilet w jedną stronę. Pytają mi, gdzie pani chce, do Nowego Jorku, do Londynu, do Paryża? Ja mówię, nie wiem, nie mówię w żadnym języku, nikogo nie znam nigdzie. Wszystko mi jedno. No to do Paryża, bo to najbliżej, najtańszy bilet. Ja mówię, dobrze, ale w jedną stronę. Ja mówię, trudno. No i tak mnie wyjechano do Paryża. Jak wyglądała ta pani paryska droga? Bo miała pani 30 lat, niespełna nawet. 28 chyba. 28 lat. Tak, więc nie byłam jeszcze starą kobietą, ale nie jestem ciągle, proszę państwa. Ja to tak powiedziałam, dlatego że ja jestem w podobnym wieku, więc jakoś sobie wyobrażam tą sytuację, kiedy się emigruje za granicę, nie zna języka. Nie znając języka, nie znając nikogo. Tak wysiadłam, jeszcze już miałam dziecko gotowe, więc z tym dzieckiem za rączkę, co mu dopłaciłam za bilet. I to ja mówię, idziemy do jakiego hotelu, bo myślałam, że to tam 100 zł, tak jak w Polsce. Jak się okazało, ile walnęłam za tą jedną noc hotelu, a jeszcze nie wolno było przywozić dewiz. Wolno było wybić 5 dolarów. No to ja mam moje 5 dolarów, on trzyma w rączce swoje 5 dolarów. Ale przecież nie przeżyjemy nawet tygodnia, ani nawet 2 dni. No to sprzedałam pralkę, lodówkę, telewizor, samochód, który już miałam, wszystko co mogłam i kupiłam na czarnym rynku, bo inaczej nie było dolar. Które wtedy, jak pamiętam, były po 120 zł dolar, a moja pensja w UPR-ze była 900, czyli miałam 8 dolarów za niecałe, za miesiąc pracy. No ale ponieważ miałam dużo tych propozycji, więc nazbiłam tej kasy i to za to wszystko kupiłam. I w sumie byłam milionerką, tak mi się zdawało, bo posiadałam 1200 dolarów. Ale jak je tam przekazać? No więc pytam się wszystkich, co zrobić, bo nie wolno. A i przychodzi taki pan, mówi, proszę pani Krystyno, przecież nasz ambasador bardzo chętnie to pani przywiezie w walizce dyplomatycznej, nie ma problemu. Ja myślę, jaki miły ambasador, no to dam mu te 200 dolarów i mówię, jak ja to odzyskam? A do pani przyjdzie w Paryżu szofer ambasadora i pani odda. I rzeczywiście przyszedł do mnie szofer ambasadora i mi daje 1000 dolarów. Ja tak liczę, mówię, przepraszam, a nie było 1200. On mówi, no polska dyplomacja z czegoś musi żyć, proszę. Zostałam do 1200 dolarów i wiem, że po 1 dolarze dziennie, co wymieniałam na te franki, to było 5 franków. Hotel mi kosztował 4 i miałam 1 franka na życie z tym dzieckiem, a dziecko chce jeść. Ale myślę sobie, mam
zawód w nogach, bo tej szkole baletowej mnie nauczyli, bo tam były jednak i lekcje tańca folklorystycznego, i klasycznego, i rytmika, i historia tańca, wszystko. Myślę, że zawsze znajdę pracę jako tancerka, bo nie myślałam, że mogę cokolwiek robić innego. Nic innego nie umiem do dziś, jak chcę gotować jajko na miękko, to gotuję, ono ciągle jest twarde, po 15 minut i tak dalej twarde. Więc do kuchni się nie nadaje, do sprzątania jeszcze gorzej, ale jako ta tancerka. Tylko nie wiedziałam, jak się szuka pracy w Paryżu. Myślałam, że, znaczy nie wpadło mi do głowy, że jest ten system, co był w Polsce. To znaczy wszystko było na etatach, więc chodziłam od teatru do teatru i myślałam, że mnie gdzieś zaangażują. Jak wiedziałam teatrę napisane, myślałam sobie, o to pewnie teatr. Szłam, była kolejka, stałam w tej kolejce. Jak doszło do mnie, to mówiłam, proszę pani, tam ze słowniczka się nauczyłam parę słów, tancerka, tańczyć, chcieć, pieniądze, tańczyć. Syn je dużo. No, a to była kolejka do kasy. I pani kasierka mówi, ale na jaki spektakl, ile biletów pani chce? A ja, że nie, że tancerka, chcieć pracować, tańczyć i piruetę i tam kręcę. Ona następne, proszę. Tak chodziłam od teatru do teatru. A syn tam przechodząc, wtedy nie było jeszcze McDonald'ów, ale były tak zwane Wimpy, takie podobne jak pana. I widział lody, tam w takich czarkach, takie wielka ilość tych kulek kolorowych i te lody takie, a w Polsce wtedy tylko takie na patyko jeszcze były. Teraz już są takie same McDonald'y na całym świecie. I on mówi, mamo, kupisz mi takie lody? Ja mówię, tak, jak podpiszę pierwszy kontrakt, to ci kupię. Myślałam, że to będzie 3 dni, tydzień, może 10 dni. To trwało 9 miesięcy. Przez te 9 miesięcy jedliśmy po kolei te 1200 dolarów, które się tak kurczyło. Ja chodziłam od teatru do teatru, uczyłam się na gwałt tego francuskiego sama ze słowniczka, więc wymowa była taka, do dzisiaj dnia mam podobno uroczy polski akcent. Ale coś tam już poznałam, jakieś tancerki, coś i powoli się dowiedziałam, że nie ma systemu na etaty, tylko jest casting do każdego spektaklu. Wybierają takich, co potrzeba tancerek, najlepszych, ale niekoniecznie, albo najbardziej typowych. I wtedy jest praca. No i się dowiedziałam, że kiedy są te castingi, że gdzie ogłaszają, którego dnia, o której godzinie. I trwało to 9 miesięcy. Dopiero po 9 miesiącach trafiłam na taki pierwszy casting. Wypchałam się do pierwszego rzędu, bo jestem Polka. I wzięli mnie, podpisałam kontrakt. I wieczorem mówię, dziecko, zapraszam cię na lot. Poszłam z tym synkiem, on miał wtedy 8 lat, do najlepszego drugstore'u na Champs-Élysées, jak już to już, gdzie lista tych lodów do menu to była jak książka telefoniczna, że było tyle różnych i takie, i śmakie, i owakie. I on tak patrzy w to i czyta, on mówi, mamo, nie wiem, które wybrać. Ja mówię, patrz po cenach. On mówi, najtańsze. Ja mówię, najdroższe. I on sobie zamówił najdroższe. I to dali mu w takiej miednicy czarnej. Te kulki we wszystkich kolorach, posypane kolorowymi cukierkami, polane gorącą czekoladą, jeszcze 3 parasole takie tam są. I to dziecko oszołomione przed tą miską, jej, te lody, jej. Mówi, mamo, mogę odpocząć? Tak, dziecko, odpocznij sobie. No ten położył komyszkę i tak czeka. Mój spieszymy się, no nie, mamy 4 godziny minimum, to by możesz jeść. I on później znowu je te lody, później tak merda tą łyżką miesza, już zrobiła się zupa, ten parasol tak pływa w tej zupie. Tą jeszcze był bita śmietana, tą bitą śmietaną pierwszą zjadły. I później tego, i później się tak pochylił nad tą zupą w tej misce. Ja patrzę, jemu łezki ciekną do tych lodów. Ja mówię, a co ci, znowu ząbek boli, bo go ząbek bolał. Ja do dentysty nie mogłam pójść, bo nie wiedziałam, ile to będzie kosztować. On mówi, nie, ząbek mnie nie boli, ale tak o tym marzyłem, a nie mogę skonsumować. I właśnie wtedy powiedziałam też prawdę życiową, że czasem lepiej zostawić marzenia, niż je konsumować, bo nie nadążymy. No i tak wyglądają moje początki.
Kokietuje pani, mówiąc, że nic innego pani nie umie niż tańczyć, bo parała Nie wiedziałam się pani o tym. Potem wieloma zawodami, prawda? Słuchaj, tańczyłam. Najpierw w tym pierwszym spektaklu, później w drugim, później w trzecim, później. Zawsze zdawałam szereg castingów. Nie zawsze dobrze się, to jest szkoła życia. Na przykład odchudzam się, już waży 48 kilo, już nic nie wiem. Zawsze dla syna, na przykład jedliśmy kluski na obiad, a on miał bifsztyczek. I on mówi, a dlaczego ty nie jesz mięska? Ja mówię, ja się odchudzam. Mamo, to nie jedz klusek, a właśnie jedz to mięsko, bo to proteiny, bo już go w szkole nauczyli. A ja mówię, taką mam dietę, a chodziło o to, żeby zaoszczędzić. No ale przygotowałam się do takiego castingu, do fryzjera, na pstroszone loczki, wtedy blond. I taka w pierwszym rzędzie i tego, i tak patrzą, później wołają mnie. Słuchaj, ty bardzo szybko się uczysz, dobrze tańczysz, taka nam potrzebna. No ale wiesz, to się dzieje, to jest Irma Ladus z wielkim musical, przyjechał choreograf z Nowego Jorku, ale on musi mieć takie przykości tancerki, wiesz, bo to się dzieje w burdelu, a ty gdzie taka chuda? Ja mówię, ja zaraz mogę uczyć. Nie, wyrzucona. Później następny casting do Jezus Chrystus Superstar, więc ja się staram. Pierwszego dnia przyszło nas 200. 100 odrzucili. Ja jestem w tych, co mają przyjść jeszcze drugiego dnia. Drugiego dnia jest nas 100, potrzeba 24. 5 odrzucili. Ta za gruba, ta za duża, ta nie umie tańczyć, ta umie klasykę, ale nie umie nowoczesnego. A ja tam dalej zasuwam. Trzeciego dnia w końcu już jest nas 30, a trzeba 24. Tylko 6 mają odrzucić. Więc ja już się staram jak mogę. Wchodzi reżyser na scenę, mówi: Krystyna, tak, ty dobrze tańczysz, ale skąd ty jesteś? Ja mówię, no Polka. No tak, ale zobacz, jakie ty masz włosy blond. Teraz już nie ma włosów. I te oczy niebieskie. Mówi, przecież ty w ogóle nie jesteś typem izraelskim, a że się dzieje w Izraelu. A koło mnie stała taka koleżanka. Ona, jak to usłyszała, szybko poleciała za kulisy, wsadziła czarną perukę i stoi. I on mówi, o ta na przykład brunetka, to może pójść, a ty nie. No i koniec. Nie zdałam castingu. Przychodzę do mosy, no i co zdałaś? Nie. No to kluski jemy, no to dalej kluski. I tak dalej. Ale wiele castingów na szczęście wygrywałam. I byłam na przykład pierwszą solistką w ostatnim spektaklu Józefiny Becker w Paryżu. Wprawdzie moje dzieci, jak im teraz mówię, że tańczyłam z Józefiną Becker, to one mówią, to był XIX wiek. Ja mówię, nie no, 20 jednak, lata 70 któreś tam. Później zaangażował mnie pan Onassis, wielki multimilioner, do swojego klubu prywatnego w Grecji, bo chciał mieć typowy spektakl francuski, więc ja jako typowa Francuska, moja koleżanka Czeszka, którą tam też kręciłam, dwie dziewczyny z Afryki Południowej i Murzyn z nami śpiewał z Nowego Jorku, więc taki był typowy spektakl francuski Onassisa. Notabene tam tańczyliśmy co wieczór, piękny klub prywatny położony na morzu, na sztucznej wyspie, tuż koło Aten. I któregoś dnia ten maître d'hôtel, czyli taki szef sali, mówi: dziewczyny, dzisiaj przyjdzie sam pan Onassis. Jak mu się spodoba spektakl, to pewnie was zaprosi na salę do swojego stolika, więc musicie być gotowe. No więc my próbujemy, ja suknię wieczorową z firanki szybko robię i rzeczywiście tańczymy, spektakl jest, ten Murzyn śpiewa, my tańczymy. Przychodzi ten, no bardzo się podobało panu Onassisowi, zaprasza was do stolika. No to my się przybieramy, makijaże, fryzury. I mówię, ciekawe, może jakieś ostrygi, może kawior będziemy jeść, zobaczymy co. I siadamy tam przy nim, on mówi, gratuluję. No na pewno się zmęczyłyście, jesteście głodne. A my, tak, i pić się wam chce. Chętnie, myślę, ciekawe, jaki szampan. On mówi, kelner, dwie karafki wody z kranu, bo im się chce pić. No to nie będę was zatrzymywał, bo jesteście zmęczone i głodne, to wracać. No i my do tego hotelu. Ale normalnie mówię, że byłam na kolacji z Onassisem. Nie precyzuję, nie to była woda z kranu. Więc takie były góry i doły. A co do moich różnych zawodów, to do 50.
Tylko tańczyłam, nic innego nie umiałam. Na szczęście, jak już poszło, to już tak szło coraz lepiej, już miałam bardzo ciekawe propozycje i filmy i założyłam swój własny zespół, Balet Mazurówna w Paryżu, jeździłam z nim po całej Europie i sama tam z innymi zespołami, a to w Kanadzie występowaliśmy, a to gdzieś tam. Także było fajnie, ale stuknęła 50. Myślę sobie, no już nie mogę chodzić na castingi, jak tu są takie 16-latki i 18-latki i co, ja jeszcze mnie odrzucą. A ja nie chcę być odrzucana, ja chcę być albo najlepsza, albo przynajmniej wiedzieć, że dobrze jest, albo nie. I wtedy postanowiłam zmienić całe życie. Trochę się bałam, ale ponieważ ja się nie boję, więc zmieniłam całe życie. Wyrzuciłam biednego męża francuskiego, dzielnego, który był świetnym mężem, tylko się okazuje, że mi jest w ogóle świetny mąż niepotrzebny. To znaczy, on umiał gotować, bawić się z dziećmi, czasem się tak bawił z dziećmi, leżał na brzuchu, na dywanie i samochodziki, wrum, 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 a te dzieci już dawno spały, on dalej wrum, wrum, ja mówię, no idź spać już, niech się z tobą nie. No, ale wziął i mi się znudził. Więc wyrzuciłam go jak psa, znaczy nie wyrzuciłam, tylko rzuciłam. I na otarcie łez zostawiłam mu duże mieszkanie w Paryżu, które było moje. I zostawiłam mu dom na wsi i dwa samochody. Kotkę, która się okłóciła z 6 kociętami oraz dwójkę dzieci, które mi wykonał, bardzo ładne dzieci. I przeprowadziłam się na drugą stronę ulicy. I do dziś nie on mieszka w tym moim mieszkaniu i co 3 miesiące przychodzi opłata za czynsz. No to ja płacę, bo to moje. I mu mówię, słuchaj, no już jesteśmy 35 lat prawie po rozwodzie i ja ciągle płacę za to mieszkanie. On mówi, co ty mówisz, tak? Nie wiedziałam. Ciągle nie pamięta. Ja mówię, no słuchaj, no tak, bo on mówi, zaraz, a czyje to jest mieszkanie? Ja mówię, to jest moje. No to normalnie, że ty musisz płacić, no normalnie. Ja mówię, no tak, ale widzisz, nawet jest, o, zużycie wody tam 325,65 euro. Ja mówię, to za każdym razem, jak ty się myjesz, to ja za to płacę. To nie jest normalne. On mówi, no to nie jest normalne, nie, rzeczywiście to trzeba coś z tym zrobić. A ja myślę, zwróci mi chociaż za tą wodę. On mówi, to już wiem. Ja mówię, no, on mówi, ja się będę rzadziej mył. No i myję się rzadziej i mieszka dalej w moim mieszkaniu, ale jest moim przyjacielem. I dla dzieci jest to bardzo ważne. Mamy wspólne dzieci, które już się postarzały, bo dzieci strasznie szybko się starzeją, o wiele szybciej niż rodzice. I te dzieci już mają swoje dzieci, moje ukochane wnuki. No a ja z tym byłym mężem, mieszkamy po dwóch stronach ulicy, ja dalej płacę za te czynsze, w którym on, mieszkania, w którym on mieszka i za tą wodę i tam od czasu do czasu coś, ale to jest cena wolności. No i wtedy, jak postanowiłam wszystko zmienić, to przecież musiałam z czegoś żyć. Nikt mi nie chciał wynająć mieszkania, bo 50-letnia kobieta bez pracy ma tylko zapomogę od bezrobotnych i była tancerką, ale teraz już nie jest, to co? No to ponieważ nikt mi nie chciał wynająć, to wzięłam i kupiłam. Poszłam do dyrektora banku w polskim futrze z Lisa. Powiedziałam, panie dyrektorze, jeszcze wtedy było co pokazać, więc kiwam nóżką, mówię, panie dyrektorze, a pan dyrektor tak na tą nogę. I mówię, czy ja chcę kupić, jestem artystką międzynarodową. On mówi, to widać, to widać. Kapelusz z walką polski, kupiłam w komisie. I ja mówię, czy pan sądzi, że lepiej kupić tak po jednym mieszkaniu, czy od razu 5, 10? On mówi, no wie panie, lepiej po jednym, bo podatki, bo inflacja, bo stosunki między... Ja mówię, dobrze, to mogę kupić dzisiaj, tu widziałam na rogu jakieś mieszkanko takie 100 metrów, no nie wiem. Tak, tak, ja mówię, ale czy ja mam płacić cash, a tu mam 5 euro w kieszeni, bo nie mam, bo te zapomogi na bezrobotnych. On mówi, nie, ja pani radzę wziąć pożyczkę u nas, bo to wie pani, te podatki, coś, podatek od wielkiej fortuny, a ja wielka fortuna, kot, pies i 3 dzieci. I mówi, tego to niech pani lepiej weźmie pożyczkę. Ja mówię, to ja się zgadzam. Ja go o nic nie prosiłam i się zgodziłam.
nie poszłam prosić poczkę do okienka w kolejce, tylko zażądałam spotkania u dyrektora. Zawsze zaczynam gdzieś też, nim tu przyszłam, to byłam pani dyrektor. Z pół godziny siedziałam. I on powiedział, że no tak, no to niech pani przyniesie swoje zaświadczenia o dochodach. Ja mówię, jakie zaświadczenia? To mnie nie interesuje. On mówi, nie no, wie pani, tu jest komisja, przyznaje pocztę, to jakby wszystkich bankach na całym świecie. No to trzeba to zaświadczenie. No to ja mówię, no ale proszę pana, ja te papierki wyrzucam, drę, ja tego nie... Ale to pani do emerytury będzie kiedyś potrzebne. Ja mówię, do co? No ja nic takiego nie będę brała, ale skąd? On mówi, ojej, no wie pani, no. No to niech pani swoją deklarację podatkową, taką co roku wszyscy wypełniam. Nie mogłam mu tego pokazać, bo płaciłam zero podatków, bo za mało mi tam płacili w tych bezrobotnych. Ja mówię, nie, to mój mąż już go nigdy nie zobaczy. Do dziś dnia przychodzi, zwłaszcza w porze posiłków jakoś tak trafi. No i tak jest z mężami, uważaj dziecko. No i w końcu ten dyrektor mówi, no ale jakieś kontrakty. Ja mówię, no tak, kontrakty to mam. I wtedy rzeczywiście miałam kontrakty z moim impresario w Paryżu, który angażował ten mój zespół Balet Mazurówna. Tylko że on zawsze, jak każdy impresario, trochę oszukiwał i pisał sumy na wszystkich, na 8 osób, ale na moje nazwisko. Więc ta suma była już niezła, więc wzięłam te kontrakty. Jeszcze wtedy współpracowałam z Telewizją Polską i miałam kontrakty z polskiej telewizji. A ponieważ to było dawno, 30 lat temu, więc były tak zwane stare złotówki, wy już pewnie nie pamiętacie, ale były takie. I te stare złotówki posiadały wielką ilość zer na końcu. To ja mu te kontrakty z tej polskiej telewizji dam, tyle tych zer, ale myślę na końcu złotych napisane. Jest taki dyrektor banku, on będzie wiedział, na pewno nie wie, co to są złote. A jakoś tak mi się przerobiło na dolary, żeby zrozumiał. Proszę mi nie wydać, ta pani Coparska, bo mnie wsadzą. Chociaż nie, bo już sprawa jest przedawniona. No i on, no widać, że pani ma luksusowy tryb życia. Ja mówię, tak, w domu Kluski. No i dał mi tą pożyczkę. Kupiłam to mieszkanie 100 metrów naprzeciwko mieszkania, w którym mieszka mąż do dziś. I tego samego dnia napisałam do sąsiada z prawej, do sąsiada z lewej, do sąsiada pode mną, wyżej, jeszcze wyżej, że jakby sprzedawali, to ja kupię ich mieszkanie. I zrobiło się z tego hobby. I dwa lata potem kupiłam tego z prawej, później tego z lewej, później wyżej, jeszcze wyżej, a 5 lat temu tego pod dom. Ale nie chciałam być złą matką, więc te mieszkania kupowałam od razu na nazwiska dzieci. Do tego samego banku, gdzie już mnie znali, że ja taka bogata i taka wielka międzynarodowa artystka. Szłam z synem, miał wtedy 16 lat, dziobaty badyl taki. I ja mówię, mój syn chce sobie kupić mieszkanie. A gdzie to mieszkanie? A syn mówi, a ja nie wiem, ta matka wie. Ja mówię, wiesz, widziałeś. A to ty już tak dużo zarabiasz, że możesz spłacać? A nie, tylko daje mi matka kieszonka. Ja mówię, zarabiam zdolny. I jak wszyscy mówią, znając mnie, że jestem uczciwą oszustką. Znaczy nikogo na nic nie naciągnęłam. Oprócz tego, że proszę banku o pożyczkę, ale co do grosza spłacam. I tak mnie wciągnęło to kupowanie tych mieszkań, że to się stało moje hobby. I teraz każdemu dziecku podarowałam 5 mieszkań. Tylko nie przewidziałam tego, że one się okocą i teraz mam 5 wnuków. Więc teraz zbieram i kupuję dla wnuków. To może pani kontynuować swoje hobby po prostu. Bo są kontynuuję, kolejne. Też na to wpadłam. Już kupiłam dla wnuka, który ma 4 lata, mój ukochany, typowy Polak, blondyn, takie oczy i mówi po polsku do mnie. Ale nie bardzo umie mówić właśnie, bo nasza odmiana jest bardzo skomplikowana. Mówi, ty jesteś babcia. Ja mówię, tak, jestem babcia. To ja idę do babcia. Ja mówię, nie, ja idę do babci. Aha, jak idziemy kupić lody, to ja idę z babcia czy z babci? Ja mówię, z babcią. To on mówi, to ja będę mówił babci. I już mówi na mnie babci. Więc jako ten babci,
Mówię, Hugo, babcia ci kupiła mieszkanie. Będziesz miał mieszkanie tutaj obok, mały pokoik z kuchnią. Babciu, absolutnie nie. Ja się nie zgadzam. Daj komuś innemu. Ja mam bardzo ładny pokoik u mamy, wszystkie zabawki, nie chcę. I się nie zgadza, ale już kupiłam dom, a darowizny, no trudno. Więc tak wygląda moje hobby. A co do innych prac, to właśnie skończyłam 50 lat, przestałam już być tancerką na własny wybór, z własnego wyboru. No i wtedy zaczęłam różne inne prace. Ale myślę sobie, z jednej pracy nie wyżyję, nie spłacę tego długu strasznego, który jak mi dali tą pierwszą pożyczkę. Bo pożyczka była taka, że musiałam zwracać 10 tysięcy miesięcznie. A z tych bezrobotnych dostawałam tylko 900, czyli niecałe pierwsze 1000, brakowało 9100. Ale powiedziałam, Polak potrafi, to ja zarobię. I zarobiłam. Pracowałam w kinie jako przedzieraczka biletów, ale to było mało. To pracowałam też w restauracji między 12 a 2, podając do stołu, zbierając talerze. Żeby oszczędzać, nie jadłam, tylko z resztki z tych talerzy spożywałam. Później pracowałam w szatni. Miałam tylko napiwki, ale były bardzo duże, bo byłam bardzo miłą szatniarką. Och, dzień dobry, jaki pani ma piękny płaszczyk, pani pozwoli. Ona 10 euro. A ja zadowolona i tak dalej. Proszę pana, jak pan ładnie w ten kapelusz pan go oddaje. Tak, dobrze, dziękuję. I tak dalej. Pracowałam jako sprzedawczyni programów. To była świetna praca, bo tylko pół godziny, bo koncert był o 8 w takiej największej sali koncertowej Paryża. Programy wolno było sprzedawać pół godziny przedtem, więc brałam tyle tych programów. Tu miałam taką torebeczkę z drobnymi, żeby wydawać. I krzyczałam, program, program. Rulując R polskie, a wszystkie francuskie, które też sprzedawiałem, mówiły program, program. No to do kogo ludzie biegli? Do mnie. I wszyscy pytali, a pani skąd, a jaki pani ma akcję? Niech pani jeszcze raz powie, a program. I sprzedałam tyle tych programów, że kasa kolejna i do następnej pracy. Pracowałam w wytwórni odzieży, takiej, która sprzedawała dla hurtowników. Więc przychodzi taki hurtownik. A ten wytwórnia ma taką sukienkę krzywą, tu jest krótsza, od tej pory ciągle noszę takie, że tu jest dłuższa, tu jest krótsza, tu się rozdarła, czy jest rozcięta. I mówił, słuchaj, włóż tą suknię, ale tak, żeby on nie widział, że jest źle uszyta. Ja tak brałam, mówiłam, proszę, jaka piękna sukienka, niech pan zobaczy. A no dobra, to wezmę, no 10. Ja mówię, 10, pakujemy po 20. To 20. Ja mówię, ale mamy ostatnie 40. To 40. Moje nie pomyliłam się, jest 60. No biorę 60. I ten właściciel, Krystyna, przychodź częściej. Ale miałam tylko półtorej godziny wolne w ciągu dnia, więc przebiegałam, sprzedałam te suknie, leciałam dalej. I zaczynałam o 8 rano. O 8 rano dawałam lekcję tańca, do czego się zupełnie nie nadaje. Nie mam żyłki pedagogicznej za grosz. I dawałam te lekcje tańca takie, co nikt nie chciał. Czyli dla dzieci od trzeciego roku życia. Wolno było tych dzieci do 30 napędzić do sali, a mnie dali 50, bo wszystkie matki mówią, że moja córka to będzie tancerką. Wprawdzie było to od trzeciego roku życia, przyprowadziły takie, co ledwie chodziły, dwulatki. Ja wchodzi mi 50 tych małych bachorów. Jedno chce siusiu, drugie ma gila z nosa takiego. Trzecie płacze, bo chce do mamy, nie chce tańczyć. I jak ich tu uczyć tańczyć? Na szczęście brałam moją córeczkę, która wtedy miała 6 lat, bo to było w środę i w sobotę, nie wolno od szkoły. I to dziecko ze mną chodziło jako asystentka. Ja mówię, Ernestyna, no to dzieci prawą nóżką, a córka mówi, mamo, one w ogóle nie wiedzą, że mają nóżki, a co dopiero prawo. No i tak jakoś się zaczynało słabo. Ale ona mówi, ja mówię, syna, co one mogą, niech tańczą kotki. Ja mówię, kotki, tak, o miau, miau. I te wszystkie dzieci, tak, miau, miau. I tak miauczały po całej sali. Trwało to z 10 minut, ale jeszcze został czas. A teraz co? A teraz pieski. No to, a ja mówię, co teraz? Teraz węża. Ja mówię, no wąż nie tańczy. Ona mówi, jak to? Patrzę, to dziecko się rzuciło na podłogę i jest wężem. I tańczy. I w ten sposób pytam Ernestyna, to ja ci będę płacić, bo to przecież mnie za to płacą. No to ja chcę jedno ciastko za godzinę. I wychodziłyśmy w kawiarni i kupowałam ilość ciastek, zależnie od ilości godzin.
I tak. I więc brałam te wszystkie prace, jakie się nadały, do 12 w nocy. Później wracałam do tego mieszkania, które kupiłam naprzeciwko tego mieszkania byłego męża, żeby te dzieci miały blisko. I nie miałam tam ogrzewania, nie miałam ani jednego mebla, więc znalazłam na ulicy materac, przyciągnęłam go. Dopiero po tygodniu się okazało, że trzeba go wyrzucić, bo nie tylko ja tam mieszkałam na tym materacu. Tak się zaczęłam drapać, wszędzie to zrozumiałam. I tak przez pierwsze dwa lata bez ogrzewania przyjeżdżał do mnie mój przyjaciel, pan nieżyjący już, Jerzy Gruza. I mówił, Kryśki, w Paryżu trzeba w zimie otwierać okno, żeby trochę powietrza naleciało, bo tu jest zimniej niż na dworze. Ale dzielnie pracowałam do 12, o 12 wracałam, przesypiałam się i o 6 wstawałam, żeby na 8 być już gdzieś pod Paryżem, żeby dawać te lekcje. Ale ciągle myślę, czy mi starczy, żeby wpłacić do tego banku, żeby te 10 tysięcy równe było. Ani razu nie opuścił, ani razu już nawet jednego grosza mi nie zabrakło. I ktoś mi zaproponował, czy chcesz, żeby potrzebna barmanka od północy do drugiej rano. Ja mówię, oczywiście. Myślałam, że tam będzie dużo tych barmanów, duży bar, to mnie nauczą, co mam robić. Okazało się, że to jest taki bar. Jest tam ściana, gdzie jest pełno butelek i ja tam mam być sama, no ale myślę, że nie dam rady. No i poszłam uśmiechnięta, umalowałam się. Przychodzi pierwszy klient. Proszę Margarita. No i proszę pana, Margarita to jest pizza, tam naprzeciwko jest pizzeria, ale zamknięta o tej porze. Nie, proszę pani, Margarita to jest koktajl. Ja mówię, co pan mówi, a jak to się robi? No to pani weźmie tego, tego, pani doleje tego, tusza karem i mi nauczył. Drugi też chciał mojito, nie wiedziałam co to jest, bo to jakaś meksykańska nazwa. On mówi, no tak i to się robi, tak, tak. I w ten sposób od północy do drugiej, a później pieszo do domu, bo już metro nie chodziło, a na taksówkę nie wydam, bo mi nie starczy. I miałam taką szkołę życia, 3 lata trwało, przez 3 lata. I dałam radę. W niedzielę byłam wolna, w niedzielę byłam za mamę. Te dzieci moje przychodziły, bawiłam się z nimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wychowywałam je lewą ręką. Ale mieszkałam naprzeciwko, więc miały klucze. Także mogły być, kiedy chciały. Czasem spały u mnie, czasem u ojca, czasem ojciec, który jest muzykiem, wyjeżdżał, to wtedy ja tam spałam. I w ten sposób, dlaczego o tym tak opowiadam? Bo osiągnięcie mego życia, całej mojej kariery, gdzie miałam spektakle i za granicą, i tu, i tam, i w Moskwie tańczyłam, i w Nowym Orleanie, i gdzie nie tylko. Ale takie osiągnięcie, gdzie się sama sprawdziłam z sobą, to było właśnie 3 dzieci, co nie jest łatwe, robiąc karierę taneczną. I właśnie ten okres 3 lat, kiedy zaczęłam życie od nowa, ale wzięłam to na swoje barki. I jeszcze ma pani taką dosyć ważną dziedzinę działalności, czyli pisze pani książki, a do tego ma pani jakby przygotowanie, bo z tego co czytałam, była pani na jednej godzinie zajęć na polonistyce. Tak, tak, bo jak zdałam maturę, myślałam sobie, jak mi nic nie wyjdzie z tym tańcem, okaże się, że nie umiem tańczyć, to może jakieś studia. I zapisałam się na polonistykę, na wydział zaoczny, no bo już wtedy byłam też w Teatrze Wielkie, więc miałam próby i spektakle. I zapisałam się na polonistykę, poszłam na pierwszy wykład, byłam na tym wykładzie, zrobiłam notatki, mam jeszcze te notatki i wyszłam, a po mnie zajechał przystojny brunecik i tego samego wieczoru przeszłam na urlop macierzyński. Więc studia miałam krótkie, 1 godzina, ale intensywne, no a później już szkoła życia. Skąd pani czerpie siłę do tego, żeby pracować jak maszyna właściwie? Po tym, co usłyszeliśmy, to jestem niemal pewna. I co panią inspiruje? Nie tylko właśnie daje siłę do działania, ale też tak twórczo, co panią inspiruje? Uwielbiam ludzi, uwielbiam gadać, co niestety widać. Przez 50 lat byłam na scenie wolnym, było tylko się uśmiechać. No to teraz jak mam możliwość się wypowiedzieć, to bardzo chętnie. Lubię się dzielić, lubię rozwiązywać problemy. Mój ojciec był matematykiem i rozwiązywał problemy całe życie z dziedziny matematyki wyższej. Ja nigdy do tego nie doszłam. Ja doszłam do poziomu arytmetyki, ale 2 plus 2 wiem, że na pewno, że jest 4. Jak mam spłacić 10 tysięcy miesięcznie, to nie wiem jak, ale spłacę. I w związku z tym właśnie tak się potoczyło, jak się potoczyło. A skąd biorę siły? No z mojej młodości.
Miałam COVID-a, 3 tygodnie, bardzo ciężki. Później minął rok, i leczono mnie na różne rzeczy, bo jeszcze COVID-a wtedy nie było, to było w początku lutego ubiegłego roku. On zaczął, wiedziało się, ale nikt nie wiedział, co to jest. No i leczył mi lekarz najpierw na zapalenie pęcherza, bo miałam takie objawy, na grypę żołądkową, bo miałam takie objawy, na zapalenie tchawicy, na przeziębienie, na ostre zapalenie żyt gardła, na różne rzeczy. No, zresztą COVID-a się nie leczy, jak wiadomo. Ale przeszedł mi sam, dopiero później poszłam do innego lekarza. Mówi, no pani miała COVID-a. Ja mówię, ale no jak? I te wszystkie pastylki, co ja wam wypijam, 3 butelki syropu. On mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Ale pani, młody organizm sam zwyciężył, więc mój młody organizm zwyciężył. Później się zaszczepiłam, jedna z pierwszych, po miesiącu się zaszczepiłam drugi raz i miesiąc potem coś tego słabo. Córka mówi, zrób sobie test. Ja mówię, no przecież nie mam COVID-a, bo już miałam, poza tym byłam zaszczepiona. No ale słowo córki jest dla mnie święte. Poszłam do apteki, pan mi włożył patyk do nosa, pogrzebał w mózgu, wyjął, trochę podskakiwałam. Mówi, jak pani nie skacze? Ja mówię, przepraszam, no jak ktoś coś wsadza, to ja zawsze skaczę. No i się okazało, że miałam COVID-a drugi raz, po 2 szczepieniach. Ale bardzo lekki, 3 dni pokaszlałam. I mój młody organizm znowu zwyciężył. Więc co mnie trzyma? Mój młody organizm. Jeśli ktoś z Państwa ma pytanie, to teraz jest szansa, ostatnia. I chcemy podziękować bardzo serdecznie, bo to było niezwykle inspirujące. Naprawdę? A nie wynudziłam? Nie. Ja też bardzo Pani dziękuję, Pani Krystyno. I życzę. I ja bardzo dziękuję. Jeszcze 100 lat co najmniej tej młodości, naprawdę. Mój wnuk przyszedł kiedyś, ten sam, co nie chce mieszkania. Mój babciu, czy mogłabyś żyć do 130? Ja mówię, no nie wiem, nie mogę ci obiecać, ale będę robiła wszystko, co możliwe. Ale dlaczego wymyśliłeś taką cyfrę? Bo jak ty, ma 4 lata miał wtedy, już jeszcze nie bardzo był z arytmetyką. Mój jak ty będziesz miał 130 i ja będę miał 130, to już będziemy się mogli bawić całymi dniami, niech to nie. Ale musiałam niestety go sprowadzić na ziemię, że jak ja będę miała 130, to on nie będzie jeszcze miał 130. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, było bardzo miło. Dziękuję bardzo, jakie pięknie.